Dobrze, moi kochani widzowie, jaką wczoraj dostaliśmy informację, która no naprawdę wiele osób zmyliła. Mianowicie dostaliśmy taką informację na Instagramie i chyba generalnie na socialach Shakesa. Mianowicie taki post 19 godzin temu i jest napisane: Learn more about upcoming changes to the weapon system for warriors and assassins via the link in our bio. Przepraszam za mój angielski tutaj od razu z góry. Starałem się to przeczytać jak najlepiej potrafię. No i co? Ten post może sugerować, że hej, jakiś rework? Jakiś rework wojownika? Zabójcy? Coś się dzieje? Dużo osób zadało mi pytanie, czy coś wiem, o co chodzi i tak dalej. Otóż nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, dlatego że jak sobie przeczytamy notatkę producencką, tak zwaną, to się nazywa, no, z pamiętnika dewelopera, powiedzmy dokładnie. Nic bardziej mylnego, dlatego że zwróćcie uwagę, wczoraj o godzinie 16 dostaliśmy taki wpis z pamiętnika dewelopera: po dokładnej analizie waszych opinii na temat potencjalnych zmian w profesjach zabójcy i wojownika chcemy poinformować was o naszych decyzjach i ich powodach. Wasze opinie na temat obchodzenia się z dodatkową bronią były zróżnicowane i nie dawały jasnego obrazu. Podczas gdy niewielka większość opowiadała się za pozostawieniem przez wojowników tarczy, niewielka większość opowiadała się za zabójcami, którzy zrezygnowaliby z dodatkowej broni. Jednakże wdrożenie tych zmian wiązałoby się z szeregiem wyzwań technicznych i projektowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wrażenia z gry. Rozważaliśmy alternatywne podejścia, takie jak wprowadzenie nowego typu broni miecz plus tarcza. Pomimo naszych wysiłków, rozważania te nie przyniosły pożądanych rezultatów. Po dokładnym rozważeniu zdecydowaliśmy się zachować profesję zabójcy i wojownika w ich obecnej formie. Decyzja ta opiera się na celu, jakim jest zachowanie równowagi i wrażeń z gry dla wszystkich przy jednoczesnym uniknięciu potencjalnych komplikacji technicznych i związanych z projektowaniem gry. Cenimy wasze zaangażowanie i pasję do naszej gry i zawsze staramy się zapewnić zrównoważone i ekscytujące wrażenia z gry. Wasza opinia jest dla nas ważna i jesteśmy wdzięczni za każdą opinię, która pomoże nam wspólnie ulepszać grę. Dziękujemy za zrozumienie i dalsze wsparcie. No więc tak to wygląda. Czyli generalnie w dużym skrócie, no nic się nie zmieni. Nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o wojownika, nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o zabójcę, pozostaną te klasy postaci totalnie bez zmian, więc no jakby sami rozumiecie. Jest to taki troszeczkę clickbaitik na Instagramie, ten post, no bo koniec końców dostajemy informację, że totalnie nic się nie zmieni. Ot taka ciekawostka. Dobrze, ale jeszcze oprócz tego dostaliśmy pewne hotfixy, które również wam zaraz zaprezentuję. Jakieś tam poprawki do wypraw między innymi i tak dalej, więc dobrze będzie wiedzieć, co tam się pozmieniało. Także to już mogę schować i zaraz wam pokażę kolejnego screena. No i teraz ostatnia sprawa, ostatnia można powiedzieć nowość. Mianowicie hotfix. Hotfix, który wleciał wczoraj rano. I mamy tutaj kilka ważnych zmian. Głównie są to zmiany dotyczące wypraw. Natomiast mogę na szybko przeczytać. Hotfix 20.0.02. Aktualizacje administracyjne, regulamin oraz warunki zostaną zaktualizowane, no to tam wiadomo. I mamy poprawki błędów. Zadania codzienne i eventowe. Gdy zadanie wymaga zebrania szczęśliwych monet, będą one teraz wliczane do zadania natychmiast po ich otrzymaniu. Poczta. Po zrealizowaniu nagrody można teraz ponownie otworzyć odpowiednie powiadomienie i wyświetlić otrzymany przedmiot. Rozwiązano problem polegający na tym, że usunięcie powiadomienia o nagrodzie przez system błędnie usuwało miejsce na przedmiot. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tutaj jakieś nagrody właśnie z dropów, z kodów jakichś i tak dalej, no to tutaj ja zasugerowałem twórcom, że po prostu wiadomo, no teraz jak dostajemy dropy, to wam mogę w sumie zaprezentować. Jak dostajemy dropy, to mamy takie coś, taką wiadomość w poczcie. I to samo się tyczy kodów, wszystkiego. Że nie ma już tego powiadomienia pop-upa, takiego pop-upika, tylko po prostu wszystko leci do poczty i z poczty można odebrać. No i to będzie przez 7 dni. Taka wiadomość. 7 dni mamy na odebranie tego. Natomiast zasugerowałem twórcom, że hej, skoro już daną nagrodę odbierzemy, to dlaczego ma to ciągle wisieć na poczcie? Tak jak to zresztą widzicie w tym momencie. Więc tak jak mówię, bez sensu jest to, żeby to ciągle było na tej poczcie i taki syf się robił. Zresztą to mi dużo osób na czacie nawet pisało na streamkach,
że właśnie to jest bez sensu, nie? No bo skoro to już jest odebrane, to powinno z automatu znikać. No i odpowiedź dostałem taką, że pracują nad tym i że najprawdopodobniej tak to będzie działało. Że właśnie mamy tydzień na odebranie nagrody, ale jeżeli odbierzemy ją od razu, szybciej i tak dalej, to wtedy to z tej poczty zniknie. Bo faktycznie, zobaczcie, no, na tej poczcie się robi dość duży syf. Lecimy dalej z hotfixami. Wyprawy. Premie ze zwojów są teraz prawidłowo stosowane w wyprawach. Chodzi tutaj oczywiście o zwój od wiedźmy, 10% do expa, to jest, już wam tutaj pokazuję, który to jest dokładnie zwój. Złoto, przedmioty, grzyby. O! Zaczaruj swoje nakrycie głowy, aby otrzymać dodatkowe punkty doświadczenia podczas wypraw. No i to do tej pory nie działało. Teraz podobno działa. Natomiast jak sobie sprawdziliśmy wczoraj na nekromancie z widzami, tutaj z Yashimarim, który chyba jest na streamie, no to przed tym hotfixem dostawałem, powiedzmy, 11,3 miliona expa, a po tym hotfixie dostaję 11,4. No 10% to nie jest, więc nie wiem, czy to aby na pewno dobrze działa, ale to takie było sprawdzenie na szybko, powiedzmy, więc no, może faktycznie to naprawili. Twierdza, kiedy tajny magazyn się zapełni, zasoby zdobyte podczas wypraw będą teraz prawidłowo przydzielane do głównego magazynu twierdzy. Czyli z tym też jakiś problem był. No i tu mamy jeszcze taką adnotację z dzisiaj. Zwróćcie uwagę, że w przypadku wypraw wprowadzone zmiany w limicie złota. Ogólnie rzecz biorąc, ograniczenie dochodów w złocie zaczną obowiązywać później w porównaniu do misji. Mimo to oczekuje się, że średnie zarobki w złocie z wypraw pozostaną wyższe niż te z misji. Uzasadnieniem tego dostosowania jest zapobieżenie nieuzasadnionemu szybkiemu postępowi w grze w ramach poprzedniego limitu złota. Czyli no tutaj, jak widzimy, misje, jeżeli dobrze rozumiem, w dalszym ciągu, w sensie wyprawy, w dalszym ciągu będą dawały więcej złota aniżeli zwykłe misje. Chyba dobrze zrozumiałem tą adnotację. No i to tyle z takich, można powiedzieć, nowości, jeżeli chodzi o jakieś tam hotfixy, zmiany, reworki i inne pierdółki, które ostatnio w Shakesie się pojawiły. Więc tak to ogólnie rzecz biorąc wygląda.